Zero remisów w 8 pojedynkach. Tak wyglądał mój turniej w London Chess Classic. 4 przegrane z czołówką, z pierwszymi 4 zawodnikami, 4 wygrane z zawodnikami z dołu tabeli, no i ja gdzieś tam po środku. W ostatniej rundzie miałem biały kolor, a moim rywalem był Nikita Witiugow, czyli prywatnie mój kolega, można powiedzieć, że to jeden z nielicznych zawodników z czołówki światowej, poza Polakami, z którymi miałem okazję współpracować. Z Nikitą miałem kilka sesji treningowych na 2 turniejach, byłem jego sekundantem, także znamy się dość dobrze, ale nie zmienia to faktu, że ta partia no, miała dodatkowy podtekst, ale była taką partią jak każda inna i robiłem wszystko, żeby dzisiaj znowu na szachownicy pojawił się ogień, chaos, jakkolwiek to chcecie nazwać. Zobaczmy, jak partia przebiegała. Ja e4 i tutaj zastanawiałem się, czy e5, czy c5. Prywatnie obstawiałem na ruch e5, a Nikita jednak c5, skoczek f3, skoczek c6 i uwierzcie bądź nie, ale już tutaj kompletnie byłem nieprzygotowany, nie spodziewałem się tego ze strony Nikity. Też dzisiaj nie chciałem już bardzo dużo się przygotowywać, miałem trochę tego wszystkiego po dziurki w nosie i po prostu sobie grałem na głowę, zagrałem skoczek c3, g6, no i oczywiście gdybym się przygotował, może ruch d4 bym tutaj zagrał, natomiast nie byłem przygotowany i grałem takie niezobowiązujące szachy. Tutaj d6 ze strony czarnych, no i się zastanawiałem, czy ja chcę zagrać tutaj d3, czy nie chcę. Pamiętałem, że można grać chyba wieża e1 również, że jeżeli skoczek f6, to można próbować jakoś d4 chyba. Już nie pamiętam, jakie tutaj są główne idee. Natomiast zagrałem d3, na to spodziewałem się ruchu skoczek f6, natomiast Nikita zagrał tutaj posunięcie e6, czyli ruch bardzo logiczny, ruch, który jest nakierowany na gońca na c4, który teraz jest troszeczkę bezużyteczny, bo zauważmy, że jeżeli skoczek idzie na f6, no to goniec stojący na c4 operuje na tej przekątnej, jakiś sens jego pozycja tutaj ma. Po ruchu e6, no już absolutnie kreowałem tutaj, tworzyłem różne rzeczy. Na początku w ogóle chciałem stracić tempo ruchem goniec b5, żeby tutaj zrobić związanie, i zastanawiałem się, czy po skoczek e7 nie można na raty zagrać ruchu d4. Wygląda to trochę dziwnie, ale z drugiej strony czarne zagrały ruch e6, pionek d6 jest osłabiony, no i przez moment chciałem iść na coś takiego, ale potem uznałem, że to może bez sensu, może tu jakiś ruch typu takiego, może po prostu hetman c7, właściwie nie wiadomo, co ja tak naprawdę tutaj wielkiego chcę uzyskać, więc zmieniłem plan, zagrałem goniec d2 i chciałem dojść do a3 b4, żeby walczyć trochę z centrum, czyli wymienić pionka z c5, wtedy mieć większą kontrolę nad centralnymi polami, no i ten plan realizowałem, skoczek e7, A3, krótka roszada i wieża B1. Tu przez moment zastanawiałem się, czy nie warto zagrać B4. Bicie, skoczek B4 i próbować skoczek B5. Oddać pionka. Czarne pewnie się wracają, bo bicie, podejrzewam, mogłoby być dość ryzykowne. Bicie, skoczek F6. To wydawało mi się, że nawet ruchy typu hetman F6 mogą być bardzo nieprzyjemne. Zaraz goniec idzie na H6. Samo goniec H6 też jest oczywiście możliwe, ale to wygląda jeszcze groźniej. Więc bicie na A1 raczej nigdy nie jest możliwe. No, można się wrócić na C6. No i na początku byłem podekscytowany taką możliwością, a potem coraz sceptyczniej na to zerkałem, chociaż niewykluczone, że tutaj można jeszcze jakoś troszkę pokombinować, powalczyć o jakiś plusik cały czas, nie przejmując się tą ofiarą jakości. Pionek na D6 atakowany jak E5, no to wracamy, no i jakaś tutaj jest inicjatywa. Pytanie, czy wystarczająca. Ja zagrałem wieża B1 tak mięciutko, przeciwnik A6, ja B4, B5, goniec A2. I tutaj muszę powiedzieć, że przeoczyłem coś. Nie wiem, czy Nikita nie mógł tak zagrać, bo bardzo ciekawe było bicie i A5, wykorzystując fakt tego, że goniec może w niektórych wariantach wisieć. Jeżeli bije na A5, jest fajny ruch B4. I do końca nie wiadomo, co robić. Jak skoczek E2, no to można po prostu zbić. No i czarne nie muszą tego gońca nawet wyprowadzać na pole B7, jak w partii. Po prostu D5 mogą zagrać. Niewykluczone, że czarne tu już stoją przyjemniej.
Więc po ruchu A5 nie wiem, co bym zrobił. To było takie dla mnie nieprzyjemne zaskoczenie. Chyba bym zbił AB i goniec B3 próbował. Ale to też mi się nie podoba. Goniec A6, skoczek tutaj podwisa. Bardzo dziwna pozycja się robi i wydaje mi się, że to mogło być bardzo nieprzyjemne. Gdyby tak nastąpiło, niewykluczone, że czarne stoją tutaj przyjemniej. No bo tak, B4 i właśnie nie wiadomo, co dalej. To na pewno nie ma problemów. Natomiast nastąpiło goniec B7. Przez moment chciałem wykorzystać fakt tego, że goniec na B7 jest niebroniony, bo pojawia się teraz sztuczka bicie skoczek A4, atakuje pionka, bicie to wieża B7. Tylko że właśnie to nie wiadomo, czy to jest gra warta świeczki, bo ja spodziewałem się tutaj hetman D6 i goniec E3 z atakiem i teraz bicie wieża B8, wieża B8, wieża B8. No i na początku mówię, kurczę, ale super poza. Mam parę gońców i przeciwnik ma takie poszarpane pionki, a potem patrzę, kurza stopa, mam parę gońców, które są do niczego i za chwilę stracę pionka A3 i partię przegram, bo tu jakieś C4, hetman zaraz może na A3 gdzieś tam atakować. Pole D4 czarne mają. To jest chyba lepsza czarnych po prostu. Więc zrezygnowałem z tego dziwnego konceptu. Zagrałem spokojnie skoczek E2. Nastąpiło hetman D7. No i teraz troszkę żałuję, bo prawie nie pomyślałem tak głębiej od ruchu C4, który jest chyba sensowny i buduje to napięcie, tylko że z drugiej strony ja też tak naprawdę nigdy nie chcę zbić nigdzie. Więc nie byłem przekonany, na ile to jest super. I ze smakiem bądź nie zagrałem goniec E3 atakując pionka. Bicie, bicie. No i czarne bardzo słusznie zagrały A5, bo gdyby czarne grały wolno, to ja faktycznie mogę tutaj może jakieś D4 zagrać, może goniec, może hetman D2, goniec H6, to chyba mój najlepszy plan. A A5 jest dość szybkie i tutaj Nikita, no gracz 2700, co prawda po tym turnieju poniżej 2700, bo dużo traci, to po ruchu A5 te czarne bardzo szybko tutaj na dynamice przechwytują, powiedzmy sobie, przestrzeń, bo było bicie na A5, wieża A5 i goniec B3 i D5. Kolejny bardzo szybki, aktywny, konkretny ruch. Gdyby czarne grały wolno, to mogę liczyć na jakiegoś plusika, a tutaj D5. No i teraz, jeżeli bicie, to skoczek D5 i już oczyma wyobraźni widzimy jakieś akcje związane z aktywizacją tego gońca, więc to mi się nie podobało. Ja przyznam się szczerze, na początku w ogóle liczyłem tak, goniec D5, bo jeżeli tak i mogę tu postawić skoczka, to spoko, bo goniec jest niezbyt fajny. Hetman D5, C4 znowu bazuje na tym, że goniec jest niebroniony, tylko tego pionka na B5 można chyba po prostu sobie oddać i tego typu pozycje, a można to w różnych wersjach osiągnąć, są dla czarnych moim zdaniem nie gorsze, a może nawet lepsze. Te pionki są bardzo słabe, para gońców będzie bardzo silna. Dlatego nie zdecydowałem się na bicie i nie widziałem tu wielu innych opcji. Jak gram goniec D2, to B4 po prostu. Więc, bo goniec D2 z ideą goniec C3, żeby wymienić tego czarnopolaka, no to właśnie B4 i tego nie ma. Dlatego zagrałem hetman C1, chyba nie głupie, bo chcę wymienić gońca i osłabić przynajmniej króla. Bicie na E4 ze strony Nikity, bicie na E4 i hetman C7. Chytry ruch. Spodziewałem się skoczek E5, na co planowałem tak. I teraz chciałem zagrać, już nie pamiętam co, goniec F4, może chciałem zagrać, jak bicie to hetman F4 i taką pozycję grać. Nie wiadomo jaka ona jest. Natomiast nastąpiło hetman C7 i tu wydawało mi się, że Nikita troszkę niedocenił ruchu goniec F4, bo na to trzeba zagrać skoczek E5, natomiast po innych ruchach po prostu wymieniam czarnopolaki i moim zdaniem to jest troszkę lepsza pozycja, zwłaszcza jeżeli mam skoczka na F3, to tutaj no bić w ogóle nie można, bo hetman i zaraz skoczek dołączy na polu G5 i będzie bardzo nieciekawie. Także tu trzeba by było uważać. E5 oczywiście jest out of question, bo goniec się aktywizuje i czarne właściwie mają pewnie na pograniczu wielkich problemów. To jest źle wyglądająca pozycja. Także trzeba skoczek E5 i teraz zabiłem na E5 goniec E5 i hetman E3. Obroniłem pionka i odbijam piłeczkę. Niech przeciwnik coś tutaj wykombinowuje. Gdyby był mój ruch, grożę biciem.
i Hetman B6. Takie idee się pojawiają. To trzeba, no powiedzmy, że czarne grają, nie wiem, jakiś tam ruch wieża, no wieża A8 akurat broni wieże, to nie. To powiedzmy, no nie wiadomo nawet, jaki czarne mają zrobić ruch, a na przykład taki, no bez sensu. To takie rzeczy się tutaj pojawiają, chociaż to też trzeba liczyć, bo jest Hetman, który broni gońca, no i jakieś tego typu rzeczy się mogą gdzieś tam pojawiać. No w każdym razie takie groźby są, dlatego Nikita zagrał ruch B4 w tej pozycji, żeby wieża też broniła. I no dodatkowo przy pobiciu Hetman B6 no nie ma sensu, bo wieża B5, tutaj mamy korespondencję i zaraz jest bicie na E4. Także w tym momencie goniec E5 raczej nie ma sensu, więc wrzuciłem wieżę do gry. Alternatywą było F3, ale chciałem to przygotować, czyli najpierw włączam wieżę. No i czarne zagrały wieża D8. Też nie chcę tutaj upraszczać tej pozycji, oddawać napięcia, bo goniec F4, skoczek F4, tu wydawało mi się, że z uwagi na pionka na B4 czarne mogą stanąć gdzieś gorzej. Bo ja pionka C2 nigdy nie stracę, a pionka B4 można stracić. Oczywiście mój goniec nie jest asem, bo wali w te pionki, ale to nie jest taka łatwa pozycja. Jeden, dwa niedokładne ruchy i czarne mogą wpaść w tarapaty. Tak mi się wydawało. Na przykład wystarczy, że zdwoje się po linii D, co nie jest takie... Gdyby był ruch białych, nawet ruchy typu gdzieś tam Hetman D2, Hetman D3, żeby Hetmanem na D7 wskoczyć. Takie rzeczy się pojawiają. Więc wieża D1, no i tutaj oczywiście też się pojawiają takie historie, że po biciu wieża D7 atakuje skoczka i gońca. To też trzeba o tym pamiętać. Jak Hetman znika z C7, to tam się pojawiają słabości taktyczne, czyli wieża D8, bardzo logiczny, prawidłowy ruch Nikity, walczy o tę otwartą linię. I teraz miałem wybór, bo pierwotnie chciałem po prostu pobić i zagrać F3 i wydawało mi się, że mogę tu liczyć na małego plusika. Nie podobało mi się tylko to, że nie mam jak się łatwo dostać do linii D. I teraz na przykład czarne wracają wieżą, nie mam dostępu do linii A, nie mam dostępu do linii D. No i nie za bardzo wiadomo, do czego ja tutaj dostęp mam. Dlatego zmieniłem opcję i zagrałem goniec bije E5. Teraz jeżeli nastąpiłoby wieża bije E5, to gram F3 i próbuję jakoś tutaj wykorzystać fakt, że jednak ta wieża moja cały czas jest na linii D. Teraz jak wieża A5, no to może tu jest jakiś plusik, chociaż no im bardziej na to patrzę, tym spokojniej to wygląda, no ale gdzieś tam, kto wie, nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj jakiś plan na walkę o plusika był, nawet coś typu wieża D2. Dlaczego nie? Jak bicie. Już pionek tutaj jest atakowany, chce wieżą tutaj. A tego typu rzeczy, na przykład takie końcówki, wydawały mi się przyjemniejsze dla białych. Może niesłusznie, ale mam króla, który szybciej tutaj się znajdzie. Pionek na B4 może być słaby. Wydawało mi się, że niekiedy takie pozycje mogą być trudne. Natomiast Nikita dość tak twardo wyliczył, że może pobić. Wieża D1 i ja tutaj na końcu wariantu jednej rzeczy nie widziałem. Hetman bije E5, F3, wieża D8 była jeszcze możliwość, tak, i tutaj F3, no ale tak prawdę mówiąc, to właściwie nie wiadomo, o co chodzi, bo czarne mogą na przykład dać szacha, zagrać skoczek C6 i zaraz tutaj przegram, więc to bym się ładował w problemy. Mogę napaść na mata w jednym ruchu, taka opcja jest, ale po pierwsze można zagrać wieża A1, a po drugie nawet można skoczek C6. Nie wiadomo, czy ten hetman tutaj tak naprawdę dużo robi. Natomiast ja zagrałem F3, no i z daleka ja kompletnie zapomniałem, że po pierwsze można zagrać wieża A1, potem gdzieś to tam stwierdziłem, że to nie jest takie groźne, no bo skoczek C1 nie chce się samemu tutaj dobrowolnie robić związanie, a po biciu król F2 myślałem, że ta pozycja jest dla mnie obiecująca, bo hetman grozi na C5, grozi na B6 i z daleka tak naprawdę w tym momencie, jak grałem goniec E5, to nie zobaczyłem, że po król F2 w tej pozycji jest ruch hetman A5, który te wszystkie pola bardzo dobrze chroni. I dodatkowo, jak ja hetmanem chciałbym się przestawić, no to hetman, na przykład hetman D4, skoczek C6, hetman D7, no to hetman idzie na B6 i tę przekątną z szachem zajmuje czarne, nie mają żadnych problemów. Natomiast ja potem zobaczyłem, że mam fajny plan skoczek F4 po to, żeby skoczka przestawić na pole D3. Jeżeli nastąpiłoby goniec A6, żeby nie dać skoczkowi pola D3, to hetman A7 wskakuje na skoczka, atakuje i tu już jest chyba nieprzyjemnie dla przeciwnika. Można się naprawdę wyłożyć.
bo no nagle jakąś aktywność łapię, ale Nikita Skoczek C6, bardzo słusznie. No i teraz zagrałem na bank ruch, który jeżeli tutaj można było próbować, no to jest to ostatni moment. Myślę, że należało zagrać H4, bo ten ruch zawsze się przyda. Nic na nim nie tracę. Jakby się udało pionka dociągnąć do H6, to super. Czarne pewnie zagrałyby goniec A6 już teraz. Kontrolują pole D3 i pole A7 jest kontrolowane przez skoczka. No, ale nie wiem, wydaje mi się, że tutaj może mam jakiś cień cieniów. Chociaż pewnie nie. Pewnie takich wielkich szans na zrobienie czegoś tutaj nie ma. I najprawdopodobniej też to się zaraz uprasza. Nikita twierdził, że tutaj nic nie ma w krótkiej rozmowie po partii. Ja zagrałem skoczek D3 i z daleka wydawało mi się, że tutaj jestem przy nadziei, że zaraz hetman C5 i wymienię hetmany, mój król jest bliżej, pionek B4 może być słabością i mówię, wow, no jeszcze tu będę cisnął. A przeciwnik goniec A6 i podstawiłem po raz kolejny w tej partii, tym razem taktykę, która nie jest wielce istotna, natomiast nie pozwala mi zrealizować tego, co chciałem, bo ja chciałem hetman C5, zresztą tak zagrałem, tylko że zapomniałem, że można goniec D3, bo nie mam tutaj ruchu hetman A5, bo oczywiście na to jest bicie. I skoczek bije B3, więc nie mam tego ruchu i koniec właściwie marzeń o czymkolwiek. Tutaj mogłem jeszcze skoczek C5 odejść skoczkiem, ale prawdę mówiąc to po koniec B5 nie mam powodu myśleć o tym, że tu stoję lepiej, a jak się postaram, to jeszcze mogę tutaj dostać w zęby. Dlatego chyba po raz pierwszy w tym turnieju zachowałem się racjonalnie, zagrałem hetman na C5, proponując wymianę hetmanów. Gdyby było bicie, no to jest moim zdaniem plusik. To można przegrać. Natomiast goniec D3 nastąpiło, hetman bije C6. I teraz też precyzyjny ruch. Gdyby czarne wróciły gońcem na pole A6, no to może jeszcze mogę tutaj jakieś problemy próbować kreować. Może ich nie ma, ale kto wie, czy jakiś ruch typu E5 na przykład się nie pojawia. Chcę przestawić pionki na czarne pola i no jeszcze może w marzeniach przenieść króla na pole F6 i w ogóle dać mata, ale to wiadomo, że się nie zmaterializuje. Natomiast bardzo techniczny ruch, hetman A7, szach, no nie mogę na żadne E1 pójść, bo dostaję prawdopodobnie mata. Nawet na pewno mata dostaję. Trzeba król G3. I goniec F1. Tego ruchu kompletnie nie widziałem. Jeszcze ciekawe było hetman na B8, aczkolwiek wtedy jest ciekawe F4, G5. Nie mogę bić gońca, bo dostaję mata w dwa ruchy. Mogę natomiast zagrać E5, bicie, goniec na G6, hetman. No i to jest chyba remis. W sensie myślałem, że prędzej czy później się to kończy na przykład tak jakoś. I tutaj jakieś bicie i wieczny szach prawdopodobnie. Ja się nie mam jak dobrać, przeciwnik też nie ma jak uniknąć tych remisowych opcji. Aczkolwiek no tutaj dużo ruchów jest, że tak powiem, niewymuszonych. Można zagrać po hetman B8 też król na H3 po prostu. I ten hetman może tu nie stoi rewelacyjnie. Chociaż no tak jak mówię, tutaj pewnie i tak jest remis. Nastąpiło goniec F1. Ja nie widziałem tego ruchu, no nagle się okazuje, że muszę uważać, bo hetman G1 i może być niefajnie, no ale hetman D6 zawsze jakiegoś wieczniaka dam. Nastąpiło hetman E3, dość chytre posunięcie, bo teraz no, jeżeli zagram na przykład tak, to dostanę F6 i pewnie to jest remis, ale tak, król idzie na H6. Teraz już niewykluczone, że trzeba iść na wymianę, no ale taka pozycja to nie jest coś, co ja bym bardzo chciał. Nagle ze wszystkimi pionkami na białych jestem. To jeszcze jakieś tam, no pewnie też remis, ale no po co? To nie o tym marzyły dziewczyny w noc majową, więc tutaj po prostu po ruchu hetman E3 zagrałem H4, żeby przygotować te różne rzeczy, żeby zdobyć trochę przestrzeni i teraz jak hetman E2 z groźbą mata, no to mogę w najgorszym razie zawsze dać po prostu wiecznego szacha. Nastąpiło po H4 hetman E1, król H3. No przyznam, że przez moment kusiło mnie, żeby zagrać król G4 i zakończyć ten pojedynek i turniej na takim wysokim, powiedzmy sobie, C. Tylko że no po co tutaj szaleć? Goniec G2. Chciałem król G5, iść tym królem w kierunku słońca, ale
No, nie ma to większego sensu, bo ja tego mata nie mam jak dać. Tutaj na przykład Hetman C3 następuje i no, muszę jakieś E5, na tu jakiś szach, tak. No pewnie można tę partię obronić jeszcze, ale może już nie. Chociaż tak, no może to jakbyś. A nie, no to tutaj król, tak. No bez sensu kompletnie. Bez sensu kompletnie na to iść, także zagrałem po prostu królem na H3. No i tutaj jeszcze Nikita mógł zagrać Hetman C3 z atakiem na pionka. Niewykluczone swoją drogą, że może. Ja. Może. Mogłem zagrać tak. Tak. No nie, ale to pokazywałem. No, zagrałem to H4. No i właśnie tutaj tak. Jeszcze można było Hetman C3 napadając na pionka. I kontrolując teraz tę przekątną, i sens jest tego taki, że gram król H2 na przykład, i teraz czarne mogą być może popróbować jakichś sposobów na wygraną, typu król G7. Ja muszę zrobić jakiś ruch, nie wiadomo jaki. Na przykład robię ruch hetman na B8. I nie, hetman na D8 na przykład robię. I goniec C3. No też nie wierzę, że to może być, bo na tego typu rzecz zawsze będę remisował takim ruchem. I na to po prostu tak. Także tu chyba jest remis na wszystkie sposoby. Ja musiałem się zmierzyć z ruchem Hetman F2 i po prostu dałem szacha. I przez powtórzenie się partia skończyła. Nie ma tutaj jak uciekać przed tymi szachami. A ja nie mam jak grać na wygraną, no bo ciężko uwierzyć, że po takim posunięciu jestem w stanie cokolwiek ugrać. Także po 8 remisach mamy, po 8 partiach rezultatywnych zakończonym wygraną jednej ze stron, mamy remis. Remis chyba w miarę normalny. Liczyłem na cały punkcik, nie ukrywam. Chciałem powalczyć, no ale wyszło jak wyszło. Przyznam, że biorąc pod uwagę fakt intensywnego kalendarza, cieszę się, że ten turniej skończyłem na tych 50%, bo zasoby energetyczne były już na wykończeniu od dłuższego czasu i równie dobrze ten turniej mogłem skończyć na 2 wygranych i 7 porażkach, bo taki tutaj powiedzmy był kapitał energetyczny. Wynik 4,5 przyjmuję z pokorą. Mogło być lepiej. Wiadomo, że dzisiaj nie mogłem specjalnie spać, bo po głowie cały czas mi chodziły niewykorzystane szanse, czy to na przewagę, czy to na remis we wczorajszej partii z Wołokitinem. No ale nie mogę tutaj narzekać na los. Dostałem prezent od Niemana i ten wynik mógł być naprawdę gorszy. Na jakieś grubsze podsumowanie, czy to tego turnieju, czy całego roku, bo to już ostatnia moja partia klasyczna w 2023 roku. Pewnie przyjdzie jeszcze czas, natomiast teraz idę na kolację. Zostaję jeszcze w Londynie 2 dni, bo tutaj są wydarzenia, powiedzmy sobie, poboczne. Natomiast sam turniej już dobiegł końca, z czego muszę wam powiedzieć, choć uwielbiam grać w szachy, naprawdę bardzo się cieszę, bo już mi szachy wychodziły uszami, czacha parowała, pękała i całe szczęście, że turniej się kończy. Wielkie dzięki wszystkim wam, którzy kibicowaliście. Bardzo się cieszę, że licznie oglądaliście te materiały, które przygotowywałem dla was. To znaczy, że to nie jest takie głupie, że ma to sens. Mam nadzieję, że jak ruszę z projektem na Patronite, to nie zapomnicie o tych materiałach, które tworzyłem i chętnie dołączycie do inicjatywy wspierania kanału. Byłby to fajny prezent gwiazdkowy. No ale zobaczymy. Natomiast nie przedłużając, przypominam o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcji kanału. Stuknęło 15 tysięcy, też bardzo miła rzecz. No i oczywiście Akademia Szachowa, bo na banko podcast szachowy, te materiały, które też dla was przygotowuję, zobaczcie i posłuchajcie koniecznie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.